Dzień dobry, streamowa społeczności. Dzisiaj wyjątkowo chyba wszystko działa, oprócz tego, że znowu mi się zresetowały ustawienia kamery, ale to jest tylko momencik, żeby naprawić. Tak, i trochę w boczek, trochę do góry. Nie w tę górę. Druga góra, druga góra, druga góra, druga góra. Może być dekakura. Za każdym razem mi się to resetuje. Masakra. Jestem. Ach. Zagraciłem znów ten pokój, bo mamy studia zamknięte i muszę wszystkie rzeczy ze studia, które są mi potrzebne do pracy, trzymać w domu. Niestety. Bo jest koronawirus. Nie wiem, czy słyszeliście o czymś takim. Ale jest i zamknęli nam studio. Więc mam zagracone mieszkanie. Nastawienie do gry? Nie lubię Mario Sunshine. I nic na to nie poradzę. I w sumie no, jest okej. Okay. To nie jest zła gra pod żadnym względem, no. Cześć do Wikitsu. Buziaki przesyłam. Nie lubić jednego z lepszych Marianów. Przecież to jest uważane za najgorszego Mariana. Jeżeli nie ten jest najgorszym Mario, to które? Co jest powszechnie uważane za najgorszą odsłonę Mario, jak nie Super Mario Sunshine? Czy pochwalę się butkami? Nie mam ich na sobie? Nie mam nic przeciwko, jeżeli ktoś lubi Super Mario Sunshine. Dlaczego miałby mieć coś przeciwko? Bo to nie gra dla mnie. Zgadzam się, okej. Z klasycznych Mario, Mario 2 amerykańskie jest chyba gorsze. Nie, oczywiście bez spin-offów, bo te wszystkie Hotel Mario i tak dalej, to nie warto tego brać pod uwagę. Czekajcie, ściszę sobie tutaj dźwięk. Bo trochę mam pogłos. O! Dobra. New Super Mario Bros. 2 to jest to ze złotem, tak? No, ono było nienatchnione, ale nie było złe. Dobra. Chain Chomplets Unchained. Zróbmy to. Tu od razu coś widzę. Niebieska moneta, pięknie. Dobry start. Dzień dobry, retro ojcze. Dzień dobry, lisek, lisek. Tam jest. O, jaka planeta. Hey, mister. Think you could spare us a hand here? These dear lady's pets have decided to go on a little rampage. No, not the bees. They seem to be acting normal. Aha, okej. Okay. To zaraz. Najpierw chcę jeszcze monetkę drugą zobaczyć. To chyba jest niebieska monetka. That someone is lacking the proper training. Dzisiaj raczej nie skończymy, ale myślę, że na następnym live już jest szansa zaraz po weekendzie. Peter! 12 miesięcy, dzięki wielkie za subskrypcję, jest mi niezwykle miło. Ale czuję się strasznie stary, jak słyszę te wszystkie rocznice, takie ludzie mają po rok, 2 lata, 3 lata, 4 lata suby. Laser do PS1 już doszedł, tak? Leży na półce, w sumie go nie instalowałem, bo nie miałem czasu myśleć o instalowaniu lasera, ale dotarł. Podmienię go w wolnej chwili kiedyś, tylko o wolną chwilę jest trudno.
Ostatnio się kładę spać, kończę wszystko. Tak w okolice pierwszej w nocy i dopiero wtedy się kładę, bo pracowite czasy. Jeszcze zostało. Pewnie nie narzekałem, jak jestem stary. Kurczę, jak ja jestem stary. Ale one się z powrotem zapalają od tej lawy, czy coś? Co tu mam? Dlaczego one się z powrotem podpalają? I skończyła mi się woda. Ups. Ja tu wodę. No i ten się już znowu zapalił. Co tu się chowa gość? Ah, the chain chompers are calmed down yet? No, they're not calmed down yet. Co ja robię źle, że one wracają do swojego pożarowego stanu? Co, że... Okej, to jest chyba niezależne od lawy, że one się zapalają z powrotem. Co ja muszę zrobić z nimi? Co myślę o dodawaniu dysku do PS2? Dobry pomysł, żeby się nie męczyć z płytkami. Nie widzę przeciwwskazań. Może mi ktoś da jakiegoś hinta tutaj. Powiedz mi, co mam zrobić, żeby te chain chompy się nie zapalały, drogi kolego. A możesz przystanąć? That spring is empty during the day, you know? Okej. Okay. Zupełnie nie ta informacja, której szukałem. I really want to run around in a more wide open area. Ale da się je złapać, tak? Okay. Okay. Tak to działa. No dobra. Okej. Okay. Trudne te gry. Jak medium. Praktycznie skończyłem. Gdyby nie livestream, to już bym skończył. No ale byliśmy umówieni na livestream, więc pod koniec gry dałem sobie pauzę. Skończę albo dzisiaj wieczorem, albo jutro rano. Myślę, że na niedzielę zdążę z recenzją, bo zacząłem już spisywać myśli. Kwestia tego, żeby skończyć. Boim. Jeszcze bliżej wody, koledzy. Tam, w tamtą stronę też. O-o. Nie fajnie.
Dobra, trochę się... Czy warto, nie warto Medium? Jest w Game Passie. Ciężko mi w takich kategoriach warto, nie warto mówić, no bo cena jest śmiesznie niska, jeżeli ktoś po prostu chce zagrać. Myślę, że nie opłaca się tej gry kupować na własność, bo to jest jednorazówka. Jeżeli jest okazja jej nie kupować na własność, tylko zagrać, to Game Pass spoko. To jest ten typ gry, który za drugim razem jakiegoś super wielkiego wrażenia nie zrobi. Mi się Medium podobało, podobało, dalej mi się podoba, tak, bo jeszcze mam tą finał do zrobienia, ale ogólnie jestem zadowolony. Myślę, że Bluebird zrobił świetną robotę. Parę rzeczy zrobiłbym lepiej, znaczy nie ja, tylko ogólnie myślę, że dałoby się zrobić lepiej. Ale jest bardzo dobrze. Taka jest moja opinia. Chyba obok Obserwera najciekawsza gra ze studia. Wiem, że Layers of Fear jest uważany za tą najciekawszą, ale moim zdaniem Obserwer był fajniejszy. Ile mam godzin w Medium? Coś koło 5. Myślę, że gra trwa koło 6. Znaczy tak na podstawie fabuły, gdzie jestem fabularnie. Myślę, że to jest gra na około 6 godzin. Nie spodziewałbym się więcej, to jest mimo wszystko horrorek, nie? Gry zazwyczaj tyle trwają. Okej, okay, wszystkie. Serwer jest bardzo fajny, stylistyka jest fajna. Dla mnie największą wadą Medium jest w tym momencie fakt, że to jest polska gra w polskiej lokalizacji, a nie jest po polsku. Znaczy, no ma na napisy, tak? Ale nie ma dubbingu polskiego, a graż się o to prosi. No i wszystkie grafiki są po angielsku. To jest smutne. Wszystkie plakaty. Niby jest Polska, wszystko polskie, nazwy firm są polskie, ale wszystkie opisy plakatów są po angielsku. Rozumiem dlaczego, ale uważam, że powinni na polski rynek powinna być wersja zlokalizowana z polskimi plakatami, polskim dubbingiem. Rozumiem tę decyzję, bo to jest gra, w którą głównie będą grali gracze anglojęzyczni. No nie ma się co łudzić, że nie. Więc... O Boże, znowu wyścig. Więc uważam, że jest okej. Tylko, że no... Gdybym miał zgadywać, to kwestie budżetowe, tak? Chcieli jak najwięcej pieniędzy włożyć w wykonanie fajnej gry i dogranie dodatkowego dubbingu po polsku dla mimo wszystko małej publiczności. Ja zgaduję, że oni tam mają swoje tabelki i z tych tabelek wynikało, że się nie opłaca. A szkoda, wielka szkoda. Naprawdę chciałbym zobaczyć tę grę po polsku. Myślę, że to byłby smaczek, który, biorąc pod uwagę, że to gra dziejąca się w Polsce, świetnie by tutaj grał. Aha. 30 sekund. Zdążę przed nim. Może się wyrąbałem, tutaj to przed nim zdążę. Frajer. Nowy WandaVision obejrzane, zaraz przed live'em. Fajny odcinek, ale za krótki. Wygląda jak pół odcinka, które zostało... Po prostu dwa odcinki, które zostały rozbite na pół, żeby było...
Żeby było więcej odcinków. Pozostawił niedosyt, zdecydowanie, dzisiejszy odcinek. No i mamy 32. Znaczy, z tego co rozumiem, w przyszłości odcinki mają być dłuższe. Tak jest, było powiedziane, że tylko pierwsze odcinki mają po pół godziny, a potem kolejne są dłuższe. Więc zobaczymy, czy tak faktycznie będzie. Muszę się tam dostać po tego Shine'a, to bym musiał tą końcówkę inną zdobyć. Skąd się bierze te inne końcówki? To jest centrum, nie? Age of Mythology to jest jedna z niewielu gier, w które zawsze chciałem zagrać, a nie zagrałem. Będzie ten? To nie ten. To jest ten nowy, który zebrałem. Ja chcę ten. Więc nie, w Age of Mythology akurat nie grałem. Może kiedyś na drobie, może na live'ach, chociaż to chyba nie ten gatunek, nie? Ja chciałem sobie doładować wody trochę. Takie to chcę, a nie plecak. A, bo ja wziąłem plecak z powrotem. Zagadałem się z wami. Tyle, czego jeszcze nie ogarniam, to dlaczego Mario się czasem przykleja do ściany, a czasem się od niej odbija. Znaczy, to ma chyba związek z tego, czy uderzy się w ścianę przy lądowaniu, czy przy wznoszeniu. Ale jakoś tak nie ogarniam tego do końca i o, i czasem się nie przykleja. Czasem się przykleja. Miałem zrobić materiał na temat gier, na które zabrakło nam czasu w 2020 roku i w jego ramach miał być fragment o Worms Rumble, no ale pojawiło się Netjaroze, które wzięło priorytet. Więc w sumie nie wiem, czy jeszcze zrobię ten materiał o grach, na które zabrakło czasu. Zobaczymy. Najpierw wypuszczę Reckę Medium, potem mam w przygotowaniu kolejny materiał. W sumie mógłbym już tą trzecią gwiazdkę z nich zrobić. Może jakiś devkit PS2 lub PS4. No jeżeli kiedyś się taki trafi w ręce, to bardzo chętnie. Dlaczego by nie? Ale to najpierw by się musiał taki trafić. Paść mi w łapki. A Mario! O mój Boże. Czy ja mam coś do powiedzenia na temat Worms Rumble? No, ja mam do powiedzenia na temat wszystkiego, bo jestem bardzo wylewny. Najgorszy typ człowieka, który ma do powiedzenia na temat wszystkiego. Zrobiłem swoim pierwszym retro PC-tem. Stoi zaraz obok mnie. Streamujemy z niego w soboty, czasem w niedzielę.
No, zmarzył się szybciej. Czy sam ten fakt, że te inne pierozy się pojawiło, to nie zjadło aż tak dużo czasu? Bardziej to, że się zepsuło po drodze i pokrzyżowało mi plany terminarzowe i wszystko się poprzesuwało i musiałem kombinować na ostatnią chwilę z alternatywnymi planami i tak dalej. To trochę napsuło krwi. Sobie wypełnić wodę. Worms Blast się nazywała tamta gra. Dalej mam tego retro laptopa, z którego streamowałem GTA. Mam go, działa. Jakiś czas temu przestał działać, bo to był stary laptop i jak w nim wysiadła bateria, ta taka BIOSowa, to wtedy... to wtedy przestał się odpalać. Rozkręciłem go, wymieniłem baterię i działa znowu. Kiedy można się spodziewać Recki Medium? Wstępnie mam nadzieję, że w niedzielę. Pegasusa w najlepszym wypadku w dzisiejszych czasach albo na Allegro, albo na jakichś grupach facebookowych. Na facebookowym ryneczku. Hopsa. W sumie co, to ja już wszystkie te rzeczy tutaj odblokowywałem? Dobra. Lećmy dalej z misjami. The Goopy Inferno. Nie. Now this is a sticky situation if I've ever seen one. Oh boy! Thanks to the mayor, everyone was evacuated safely. Now the only left is the mayor himself. How brave. Jak tam w ogóle zacząć iść? Nie mam w ogóle tego... flada. Mam sporą kolekcję DVD i Blu-rayów, ale przestałem je zbierać z braku miejsca. Głównie przesiadłem się na cyfrową rewolucję. Głównie rzeczy oglądam na Netflixie. Nawet zastanawiałem się jakiś czas temu nad wyprzedaniem tej części swojej kolekcji, czyli filmów, poza jakimiś pojedynczymi, które bardzo lubię. Dida. Hmm.
To może jednak nie tu. Ja powinienem zacząć w ogóle, żeby nic tam wleść. Ciekawe. Byłaby kasa na naprawę Enguno. Kwestia Enguno nie jest kwestią kasy, bo... Myślę, że gdybym wydał trochę redakcyjnych funduszy na naprawę, to nikt nie miałby mi tego szczególnie za złe, no dlatego one są. Kwestia czasu, znalezienia specjalisty, któremu bym zaufał i kogoś, kto mi zagwarantuje dobrze wykonaną robotę, bo ja bym chciał nie tylko, żeby ktoś mi to naprawił, ale też utrwalił, tak żeby to na przyszłość działało lepiej. Dobra, ale seryjnie, z tej strony ja mam tam wleść. Co tam było popsute? Przede wszystkim... Najprawdopodobniej taśma, która łączy telefon z kartą do przechwytywania. Wygląda na to, że taśma została uszkodzona. To nie jest taśma, którą można łatwo wymienić. Trzeba by ją było albo zrobić na zamówienie, albo z taśmy wyprowadzić w ogóle jakieś te przewody i jakoś wyciągnąć stamtąd. O, umrę, super. Ja bym chciał właśnie... Ja bym chciał... O, wywaliło mnie aż tu. Cudownie. Mi by zależało na tym, żeby nie tylko to naprawić, ale właśnie zmodułować w pewien sposób, żeby to utrwalić. Może nawet zrobić jakąś taką obudowę na ten telefon, żeby więcej się ta taśma nie miała prawa uszkodzić. Żeby to po prostu ten telefon czymś obudować. I po prostu, żeby było gniazdo, na przykład ethernetowe, że się wpina kabel do tej obudowy i tyle. To by było w porządeczku. Na 100% to ogarnę. W ogóle trwają prace nad emulatorem Engage'a. Okej. Teraz nie naciśnij złego przycisku, ja. Trwają prace nad emulatorem Engage'a. Na razie... są... dość wczesne. Ale ma potencjał. Wątpię, żebym miał cokolwiek z tym wspólnego, ale to dobra wieść, bardzo mnie to cieszy. Znaczy, troszkę przekreśli tą moją pracę archiwizacyjną, jeśli faktycznie Engage zostanie spopularyzowany. Nie spodziewałem się, że ktokolwiek kiedykolwiek się za to zabierze. Ale to dobrze, to bardzo dobrze. Z punktu widzenia prezerwacyjnego to jest bardzo dobrze. Ten dźwięk Mario kolego. Czyli ja życzę jak najlepiej temu projektowi, nie chciałbym, żeby upadł. Bo uważam, że jest bardzo ważny z punktu widzenia historycznego.
Jak najbardziej. Niech trwa. Niech trwa w najlepiej. Niech trwa w najlepsze. Tylko przekreśli to, co robiłem, ale robiłem to też dla zabawy i ludziom się podobało, więc to jest ważne. Więc super. Będę bardzo szczęśliwy, jeśli każdy będzie mógł spróbować Engage'a. Co za... Czemu on przeszedł przez to? Ale nie fajnie. Przeszedł przez siatkę. Oszust. Tędy nie. Zapominam, że tędy się nie da. Ale nie da się. Bo Dida force wziął. Sprzedaż medium już pokryła koszty produkcji i marketingu. Interesujące, biorąc pod uwagę, że to cyfrówka z Game Passa. Ciekawe, ciekawe, czy jest liczony w tym właśnie pieniądz z Game Passa. Czy nie. Czy tylko sprzedaż. Spróbujmy jeszcze raz. Dida dida dida. Dida dida dida. Którym przyciskiem się uderza pięścią? Bo ja bym nie chciał spaść. Nie tym. Nie tym przyciskiem. Niespecjalnie się zatrzymałem zaraz przed siatką, żeby móc zdążyć jeszcze się jej złapać na wszelki wypadek. Ale nie, bo spada jak kamień prosto w dół. To było tego warte. Już mam jeden mniej do wyboru. Już wiem, że to nie Y. Lub rzucić się ze schodów, najlepiej głową w dół. Jedno, co muszę powiedzieć na temat Medium, to to, że jest moim zdaniem słabo zoptymalizowany. Przynajmniej w wersji Xboxowej, którą ogrywam, że spodziewałbym się po sprzęcie nowej generacji lepszej wydajności. Ale jestem w stanie to trochę wybaczyć, bo to nowa generacja, to jest praktycznie pierwsza gra robiona z myślą o Xbox Series X. I wydaje mi się, że można było zdecydowanie dużo więcej z tego wycisnąć. Nie, nie jest aż tak źle. Nie jest aż tak źle jak w Cyberpunku.
Po prostu gra wygląda jak trochę ładniejsza gra z zeszłej generacji i nie chcę obrazić tutaj twórców, bo nie o to chodzi, ale nie wygląda jak gra taka 100% next genowa, a przy tym działa jak gra odpalona na PS4 czy na Xboxie One. Pod tym względem, że ten framerate jest daleki od ideału, momentami klatkuje, szczególnie przy tych podwójnych światach i tak dalej. Dobra, ale naciskam wszystko i nic nie chcę. Żaden z tych. To jednak ten przycisk, który mnie prawie zabił. Co ja mam teraz zrobić? To jednak był ten przycisk. Ten przycisk, który powoduje, że się zabijam. To jest też ten, który powoduje, że jadę. On się złapał. On się złapał góry i jak zaczęła spadać kratka, to się złapał tej kratki spadającej automatycznie znowu. Życie to nie bajka, Dida o tym wie. Sad video game daddy. Sad video game Ida. Okay. Jeszcze ten dźwięk jak chodzi. Teraz spadniesz znowu. Dobra. Czy too bad można tłumaczyć jako zbyt źle? W ogóle chyba nie muszę robić tej konkretnej planszy, żeby odblokować następne, ale... A ja bym się w wielu kierunkach chciał rozwijać niż redakcyjnych, tylko nie mam na to czasu. Interesuje mnie muzyka. Planowałem w zeszłym roku wypuścić jakiś kawerek, żeby sobie... Żeby palce poćwiczyć, żeby przypomnieć sobie, jak się gra na instrumentach poważniej. Ale nie zdążyłem. Dalej mam taki plan, tylko czekam na chwilę wytchnienia i może, kurde, niech się skończy kwarantanna, czy ten lockdown, żebym mógł chociaż się do swojego sprzętu dostać. Więc to jest jedna rzecz.
Fotografia to jest coś, co mnie interesuje, ale na czym się kompletnie nie znam i to jest coś, czego chciałbym się uczyć od podstaw. No to też się przydaje do mojej pracy, więc takie... Ja mam takie czysto doświadczalne doświadczenie, praktyczne, gdzie po prostu dużo rzeczy robiłem przez lata, więc mniej więcej wiem, jak się je robi. Mam nadzieję, że ja tu idę dobrze. Ja nie wiem, gdzie ja mam iść na dobrą sprawę. Co to jest z tym skakaniem nagle w tej jednej planszy, że jest tak upierdliwe? Mam wrażenie, jakby była grawitacja mniejsza, jak tu jestem pod ziemią. Próbuję się dostać tam. Mam nadzieję, że to jest to, co mam zrobić. Faktycznie. To się tak jakoś inaczej skacze. Ale może sobie wezmę to życie. Czy kamera mi na to pozwoli? Może nie pozwolić. Nie, jak tu wejść? Spróbuję drugą stroną jednak. Czy ja mam iść tam? Niech się okaże, że mam iść tam, błagam. Co jest? Czemu przez to się przelatuje? Czemu po tym się nie da iść? Okej, kamera mi pokazuje, że mam iść tam, to idę tam. O, hold it, Shadow Mario. Szykuj się na zaoranie, Shadow Mario. Ty gdzie, złodzieju? Wracaj tu. Słoniaku. Jak mi przywalił? Niego. O. No. Mario. Kamera. Masakra. No. W którą stronę on poleciał? Turururururu.
Serio? I cała pętla od nowa, tak? Błagam ja ciebie. Zachowuj się jak na hydraulika przystało. Nie mam go pokonać na czas, muszę go zastrzelić. Zadać mu dość obrażeń. No nie! Akurat nie. Jaguar to jest jedna z niewielu konsol, której nam z takich tych bardziej powszechnych, w każdym razie, których nam brakuje jeszcze w kolekcji. Nie mamy Atari Jaguara i tak myśląc, nie wiem, czy z takich głównych konsol, które wyszły, nam jeszcze czegoś brakuje oprócz Jaguara. Mamy Lynxa od Atari, mamy Game Geara. W sumie nie mamy jeszcze Nomada od Segi. W sumie nie zwróciłem uwagi, gdzie miałem teraz iść. Więc nie wiem, gdzie miałem teraz iść. Gdzie ja miałem teraz iść? Bo nie patrzyłem. Zawsze się zagadałem. Pan Archon. Wejdę jeszcze raz tam po prostu. Atari 7200 mamy. Mamy 7200? Mamy 5200. 7200 chyba nie mamy? Wow, jak się ma... To jest... Kurczę, trochę przygnębiające, że jak mamy tak dużo rzeczy, że aż sam nie pamiętam, czy mamy. Na pewno mamy 5200. The Red Coin Fish. Ha. Ale 7200... 7800. 7800. 7800. 7800. 7800. Czy mamy 7? Pojęcia nie mam. PSX-a też nie mamy. Chociaż PSX-y są tanie, one nie są drogie do zakupu. Czy to wygląda bardzo trudno, czy łatwo? I co one się tak rozproszyły brzydko? O, ale to by było pięknie, tak po prostu w nie wleciał i wszystkie zabrał naraz. Dwie. Trzy. Czekam, aż się znowu złożą.
Halo? Pięć. Fajne, fajny pomysł. Fajny pomysł na planszę. Muszę przyznać. Wkurzający, ale pomysłowy. Ostatni. I uciekła poza planszę. To trochę nie fair. Plansze podwodne, przepyszne. I znowu za planszę. Możliwe, że pojawi się recenzja Little Nightmares 2 na ARMDTU. Jest taka dość niezerowa szansa, tak to nazwę. Ach, żeby za dużo nie obiecywać. Archon chwali Sunshine. Sporo jest rzeczy, za które można chwalić Sunshine. Zmienia fakt, że mi się nie podoba. Amstrada mamy, ale to nie konsola, więc się nie liczy. PC Engine nie mamy. Ale mamy konsole, które odpalają gry PC Engine. Możliwe, że w weekend się pojawi retro stream, ale to wszystko zależy od Kizaka. Dalej pokazuje tu. Okej. Okay. Dida za super freak, super freak. The red coin fish? Aha, to znaczy, że już po prostu wszystko zrobiłem, tak? To nie fajnie. I nie mogę tego cofnąć? Nie mogę już stąd wyjść? Czy muszę tam wejść? Okay, czyli teraz już tylko clean up robię. No dobra. Już mi został tylko clean up, to zacznę od najprostszych rzeczy. Co robicie, panowie? You're crazy! Me! My tree is much bigger. My leaves are nicer too. Hey, boomers. Od czego by tu zacząć? Może od czegoś tu po prostu. Tak, Mario następne dopiero w poniedziałek. Na pewno nie będzie w weekend. Żeby już nie przekombinowywać. Red Coins of Windmill Village. Te red coinsy są niefajne. No ale tatuś musi, no. Mam już odblokowane wszystkie fajne rzeczy tutaj, to może. Niebieski to jest który? Doktorze Igad. Hover nozzle, czyli to jest to, co mam teraz. Okej. Okay. Tego nie chcę. To już mam. A co się stanie, jak zrobię tu...
Wyraźnie nic. Ale niebieska moneta się przyda. Boże, bo Kiuzak już nigdy nie pił piwa. Cześć, Kamilos. A gdzie te czerwone ma... O, tu jest jeszcze jedna niebieska. Mek. Ej, zaraz będzie następna. Bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Jedna, druga. Więc pójdziemy w ten stronę. Trzecia. Czwarta. O-o. Aj, Mario. Piąta. Widzę 6, widzę 7, a gdzie jest 8? Ej. Dobrze, gdzie jest 8? Widzę niebieskie. Teraz spadnę. Spoko, jakby zrobili następny remake Pokémonów, bo wiem, że to jest coś, na co ludzie bardzo czekają. Więc jeżeli ludzie chcą następnego remake'u Pokémonów, to bardzo fajnie, ale... Na dobry początek ja bym chciał, żeby wreszcie zrobili jakąś dobrą grę o Pokémonach po raz pierwszy od... to wie jak dawna. Bo ja już przestałem grać w Pokémony, bo już mnie w ogóle nie bawią. Nawet nie kupiłem DLC-ków do Sword i Shield, bo... Zepsuli dla mnie te gry. Już mi nie sprawiają przyjemności. No... To będzie frustrujące przez to. Radziewia. No, Sun and Moon było ok, ale potem zrobili Ultra Sun i Ultra Moon i to był straszny zawód dla mnie. Po prostu znudziły mi się poki. No znudziły mi się, ale moim zdaniem znudziły mi się przez to, co Game Freak zrobił z tą serią. Bo grałem w nią dekady. I była spoko. No do jasnej cholery, jeżeli jeszcze raz mnie to stamtąd zepchnie, to go zamorduję. I czemu tutaj są defekujące kurczaki? Ech, daj mnie tą wodę.
A, nie mogę tu wziąć wody. Spoko, a gdzie mogę wziąć wodę? O, tu jest jeszcze monetka. Znalazłem brakującą monetkę. Gdzieś tu była. Coś mi mignęło, chyba że. Mi mignęło coś innego. Byłem pewien, że to tu. Aha, tam jest, okej. Okay. Już wiem gdzie. To spoko. Teraz tylko napełnię sobie piczko. Jest wiele rzeczy, które mi przestały się podobać w Pokémonach. To, że wycięli liczbę legendarnych Pokémonów, to było dla mnie zawsze bardzo fajne, że były legendarne Pokémony i że. I że trzeba było robić jakieś tam specjalne pierdoły, żeby je dostać. Jakieś tam takie fabularne, klimatyczne rzeczy. Wycięte Pokémony, które są. Bardzo mi się nie podoba, że nagle zaczęli dodawać Pokémony w aktualizacjach albo między grami w generacji. Że gra. Że nagle w trakcie generacji dodają nowe Pokémony. I to jest dla mnie niefajne. Nie wiem dlaczego, szczerze mówiąc, mi się to nie podoba, bo nie ma jakiegoś większego logicznego sensu, że nie podoba mi się dodawanie nowych Pokémonów. Ale to mam wrażenie, że to jest taki symbol takiego wielkiego chaosu, który panuje w tej serii. Że Nintendo czy tam Game Freak samo nie wie, co robi na tym etapie i mam wrażenie, że się gubi w zeznaniach. Na kolanie mnóstwo rzeczy robią i nie wychodzi im to na dobre, no. Just a boomer thing. A nigdy się nie spodziewałem, że na przykład Pokémony będą dodawane w grze w aktualizacji, no. To jest dziwne. Jest nienaturalne. Bóg tak na pewno nie chciał. My się powoli kręcą. O mój Boże, jak ja jeszcze raz stąd spadnę, to popełnię rytualne hentai. Najbardziej lubiłem Pokémony, jak były nieprzekombinowane i może to jest kwestia tego, bo teraz są bardzo przekombinowane. Jest miliard różnych mechanizmów dziwacznych, jakichś konkursów, studiów filmowych, tego typu rzeczy i to mnie zawsze nudziło. Kto robił filmy w tych studiach filmowych w ogóle? Nieironicznie. No. Tak, gdzie teraz, żeby odebrać tę gwiazdkę? Tam, na szczyt. No dobrze. O, a tu jest niebieska moneta. Jeszcze po nią wrócę. Ja tu jeszcze wrócę. Okej. Okay. Zdidą się po smuce. Szkoda, że mnie wykopię, jak podniosę gwiazdkę. To jest głupi relikt. Mario 64. Nie żeby coś, ale za każdym razem mieliby przynosić 890 bloków wraz z nowym silnikiem. Do tej pory to robili. I z jakim nowym silnikiem? To jest ten sam badziewny silnik, co na 3DS-ie. Inna sprawa, że połowa tych zaimportowanych Pokémonów to są po prostu Pokémony zaimportowane z 3DS-a, te, które już są. Więc... Tak widziałem, Kamilos, już 50 razy, że polecasz zagrać w Pokémon Showdown. Dziękuję. O nie, P.T. Piranha Strikes Back.
Nie zależy mi na nim, chcę tylko tamtą monetkę podnieść. A, ale Piki Pirana to mi tutaj zasmrodził całą planszę. Uważam gadanie, że nie da się przenieść łatwo 890 Pokémonów do każdej gry jest głupie z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że nikt im nie kazał tych 890 Pokémonów robić. Co to jest? Świniaki... O nie! Świniak, coś tu mi nie robi. Po drugie, te gry z Pokémonami są słabe technicznie. Tam nie widać tego wysiłku olbrzymiego, no. Sorry, ale te gry są po prostu słabe. Pod każdym względem. To jest techniczny, graficzny, wydajnościowy, gameplayowy. To jest wszystko taki... To jest taki poziom... Takie próchno. Że... Nie widzę tego po prostu. No. Game Freak się do tego nie nadaje. To nigdy nie była dobra firma. Jeszcze odkąd, przecież odkąd wyciekł kod źródłowy ich pierwszych gier, to są pośmiewiskiem. Było kodowane gorzej niż jakby to robił Yandere Dev. To jest firma, której udało się wymyślić coś, ale nigdy nie potrafili tego skapitalizować. No, mieli szczęście. Mieli szczęście, że udało im się zrobić grę, która podbiła świat. Przypadkiem. Ale nie potrafili wyciągnąć z tego wniosków. Oni powinni mieć... Przecież to jest największa marka rozrywkowa na świecie w tym momencie. Pokémony są większe niż Marvel, Pokémony są większe niż Hello Kitty. Nie ma większej marki rozrywkowej niż Pokémony. A te gry dalej wychodzą tak, jakby były budżetowe. Przecież one nie wyglądają jak gry o dużym budżecie, bo nimi nie są, no. Dobra, złego słowa użyłem, masz rację. Skapitalizować potrafili, ale... Nie potrafili przełożyć tych pieniędzy, zainwestować ich w produkcję, żeby ta firma jakiś większa niż Star Wars, oczywiście. Pokémony są większe niż Star Wars. To jest największa marka rozrywkowa na świecie. Nie większa niż cały Disney razem wzięty, to na pewno. Hey, I saw it! It's a big-headed thing from the big windmill. It's back. Okay. Ale jako poszczególne marki, to nie ma większej od Pokémonu. Przynajmniej tak było bodajże w 2019 roku, nie wiem jak było w 2020. Oj, kusi niebieska monetka. Dobra, wskoczę po niej. Raz się jolo. Dużo tego czasu na tym nie stracę. Game Freak i Nintendo i Creatures Incorporated podjęły bardzo... Wiatoro mówi, sorki, bo oglądamy cię na telewizorze, może przeczytasz. Niantic mówi, w mobilnej grze kapitalizuje świetnie Pokémony. Świetnie Pokémony... Nawet w pandemii ich sprzedaż jeszcze wzrosła. Tak, no Niantic potrafi, to prawda. Niantic potrafiło się dostosować. I świetnym krokiem było, gdy Creatures Incorporated, Game Freak i Nintendo stworzyło The Pokémon Company. To jest firma odpowiadająca za licencjonowanie wszystkiego związanego z Pokémonami różnym firmom, żeby mogły tworzyć jakieś tam, nie wiem, komiksy, zabawki i tak dalej. I to potrafili ogarnąć. I to działa u nich zdumiewająco dobrze. Ale w kwestii dywizji gierkowej, to te gry z Pokémonami odbiegają bardzo mocno od konkurencji. Nie w gatunku, tylko po prostu jako gry wideo, albo nawet w kategorii gier od Nintendo. I z generacji na generację są coraz bardziej w tyle.
Jak Nintendo, gdyby tworzyło tę grę, ono by sobie nie pozwoliło wydać Pokémonów w taki sposób, że ta gra ledwo działała w 30 FPS-ach na Switchu. Po prostu by sobie na to nie pozwolili. Nie? Nie wiem, czy ja idę w dobrą stronę w ogóle. Gdzie ma być ten Petey Piranha? Słyszałem znowu płaczące dziecko. Że może ono jest zamurowane gdzieś, znaczy nawet nie płaczące, ale krzyczące. Że ktoś zamurował mi dziecko w ścianie i ono co jakiś czas tam krzyczy. Który sąsiad ma takie piskliwe dziecko? Nie mam pojęcia, czy ja idę w dobrym kierunku w ogóle tutaj. Ej, tam też jest niebieskie. Oj, kusi! Dobra, to chyba na pewno nie miałem iść tutaj. Ten Petey, on był tam przy wodzie gdzieś, to pewnie gdzieś tam. Ale już jest kwiatuszek na dachu, to już go zobaczę. O ty kurde! Ej, nieźle. Niebieska ta może też być, spoko. No nie do frunę chyba do niebieskiej, ale spróbować... A, udało się! Analogii są lepsze niż w Joy-Conach, moim zdaniem, w kontrolerze Pro, chociaż mają kształt bardzo Joy-Conowy. Ciężko mi powiedzieć, czy są lepsze, czy gorsze. Na pewno są, nie wiem, sprawiają wrażenie jak normalne analogii kontrolerowe, no. Wiem, że to nie gra dla mnie, bym się wkurzała za mocno. Ja się wkurzam strasznie na tym. Nie jest gra dla mnie również. Ubu dubu. Nie lubić Mario. Nie wolno przeklinać na Steamie dla dzieci. W tę stronę. Ru teraz kabelki idą. To może... Zrobi tak. O, 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 o. Wkradnę tam po prostu i tyle. A pan co tu robi? Panie Mr. Game & Watchu. No już nie. Save me, thanks a bundle. Co, nic mi nie dasz? Nie? Jakim lemery mnie gonią? Wąż świniaki. Tam jest Petey Piranha. Ja chciałem jeszcze monetkę zdobyć. I żeby ją zdobyć, to pewnie bym musiał jakoś tak gdzieś przekombinować coś, tak? W którą stronę jakby to... moja mama do mnie dzwoni. Dziwna pora na telefon. Odzwonię do niej po streamie. Oj, tam jest jeszcze jedna niebieska. Cholercie. To ciekawe. Jakby tam się dostać? Przefrunąć stąd? Tu, 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 tu.
Spójmy tak. I tak. I tak. I tak. I stąd do niebieskiej. O, udało się, nareszcie. Tam być jakiś sposób, żeby wleźć. Stąd, ale jak tam wyjść? Jak tam wleźć? O, 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 o. Coś ty zrobił, Mario. Coś ty zrobił. Hopie. Boing. Jest. 18. I co, rozumiem, że mam teraz połykać świnki? Nie. O, złościł się na mnie. Gdzie idziesz, Pity? 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 Gdzie on trafił? Co on robi? Poszedł. Po kolei. Najpierw woda. Kurczę, teraz by się przydało móc w tej grze patrzeć w górę. A tam gdzieś pofrunął. Znowu tymi świnkami. Dostał. Świnki.
Robi się więcej świnek. Ale tu ich nie ma. Już. Nie, z quick save'em to by było oszukiwanie. Gdzie jeszcze świnki mogę wytrzasnąć? One powinny stamtąd spadać i nie spadają. Powinny się tu spawnować. O, są. Świniaczku. Ślisko. Oberwał? Oberwał. No pity. Ile jeszcze razy? Ziomek! O mój Boże! O, super! Ale... Oj, nie! Nie chciałem tam wyjść. No dobrze. Teraz go zrobię. Teraz już nie muszę tego wszystkiego robić po drodze. Co chciałem zebrać, to zebrałem. Zbyt źle. Co chciałem zebrać, to zebrałem. Kolizje, super.
Nie dajesz pity. To odpierdziłem się. Hasz LSD, aż pan kawia po nocach się śni. LSD, guno, dida i hasz, pobaw się z panem kawią jak masz. Cześć, Katianka. Straszczę ci, co się działo. Strzelałem do przeciwników i oni robili bum. W sumie dużo cię dzisiaj nie ominęło, tak naprawdę. Prawdę powiedziawszy, to naprawdę niewiele. Otwórz ten ryjec. Gdzie jest świnka? Chodź, świnka. Chodź, świnka. Nagle świniak nie chce się przyczepiać. Oj, kończy mi się cierpliwość. Ach, nie chcę się przyczepiać, bo mam zły ten. Znowu umrę. Dobra, trzeba spadać. Zbierałbym monetki, jakby jakiekolwiek, gdziekolwiek były.
No. No jak teraz. To! Te kolizje! Nie lubię gier wideo, nigdy więcej nie będę grał w gry wideo. Bardzo rzadki widok niezwykle rozśredzonego Dark Archona. Zapamiętajcie go dobrze. OnlyFans brzmi jak coraz lepszy pomysł. Kto by za to płacił? Dzisiaj fotografia i gra na basie na 100%. Co bym jeszcze chciał robić ze swoim czasem? W sumie, kurczę, mam tak mało wolnego czasu, że rzadko się nad tym zastanawiam, co bym chciał robić. Tęsknię mi do ludzi. Gdybym miał możliwość na przykład wziąć rok przerwy, żeby sobie pojeździć do ludzi, pozwiedzać, poodwiedzać starych znajomych, to pewnie bym to zrobił. Śmieszniejsze jest to, że to ani nie boss mnie najbardziej wkurza tutaj, ani sterowanie, ani nic, tylko te bloby wychodzące z tego błotka. One są najbardziej wkurzające dla mnie. Co to było? A, no i może to, że nie da się, kurde, tą głupią kamerą patrzeć do góry. Bez przechodzenia w tryb pierwszoosobowy. To jest najbardziej idiotyczne w całej tej grze. Nie potrafię wymyślić żadnego sensownego powodu, dla którego nie da się patrzeć w górę w tej grze. Nawet w Mario 64 była lepiej opracowana kamera pod tym względem. Chociaż pod innymi była dużo gorsza. Ale akurat pod tym względem... Tyle z tego będzie. No, otwieraj paszczę!
No ile trzeba się namęczyć, żeby on otworzył gębę? I co, i znowu po świniaka muszę biec. No otwieraj gębę. Mówiłem to chyba o wszystkich bossach w tej grze, ale bossowie są ok, tylko zbyt długi. Strasznie dużo czasu potrzeba, żeby jedną fazę zrobić takiego bossa. Dłużą się niezmiernie, bo oprócz tego są w porządku, ale się dłużą. O, komuś się przypomniało o wierceniu o tej porze. To wspaniale. Dobranoc, Jarosz. Umarł on nareszcie. Masakra. Ja mam tylko dwóch sąsiadów. I jakimś cudem całe życie, odkąd tu mieszkam, od lat wiercą. Moi rodzice w bloku to samo, ale w bloku to jeszcze jakoś tak mogę zrozumieć, tak? Bo jest tam kilkadziesiąt mieszkań i to się niesie i słychać. Więc tam mogę uwierzyć, że nie wiem, parę razy w roku ktoś będzie coś wiercił. Ale tutaj oni nieustannie wiercą. Chcę się dowiercić tego dziecka w ścianie. Też jest taka opcja. Czy da się sprawdzić, ile mam... O, mam 39. No to całkiem nieźle. Więcej niż myślałem, że będę dzisiaj miał. Ocelowałem w 40. A wygląda na to, że ponad 40 się uda dzisiaj zdobyć. The Secret of the Dirty Lake. Jeziorko się ubrudziło, no. Hmm.
Trafię sobie też wyobrazić, że ktoś ma, nie wiem, remont, tak? I przez 3 miesiące na przykład wierci, bo remontuje całe mieszkanie naraz. I to też bym jeszcze zrozumiał. Ale od lat, dosłownie od lat. I zawsze to jest wiercenie przez parę sekund i znika, tak jakby, nie wiem... Sorry, ktoś faktycznie testował wiertła. Po prostu, no... Dochodzi do ściany, włącza wiertarkę i mówi... O! Jednak jeszcze wierci. To jest jedyne, co mi przychodzi do głowy. Ja sprawdzę, czy jeszcze się wierci. Kurczę, jeszcze wierci. Ma taką po prostu ścianę, jak ser szwajcarski. Żeby się wiertarka nie zastała, dokładnie. A może takie hobby, no nie wiem, wraca z pracy, z warsztatem, kurczę, powierciłbym sobie coś. A, by było fajnie, mi sobie tak wiertełko odpalił, no. Samo myślasz. Człowiek sobie powiercił. To jest moja reakcja, jak widzę, słabo mi. Alina, mam zawał. Mam zawał mózgu. Ura, też się obracają, świetnie. Jest jakaś podpucha? Okej. Okay. A, znowu dziecko płacze. Świetnie. Ty skurczy byku! Ja się tak łatwo nie poddam, ja to zrobię. Mnie wiercenie, jak widać, uspokaja. To jest w ogóle ten, sztuczna ściana, ale chamsko. Chamsko.pl. Thank you.
Coś jest jeszcze? Czy po ostatnim razie już nic? Nie chce mi się sprawdzać nawet. A, bo to jest trujące. Świetnie. Tylko spokój i cierpliwość może mnie uratować teraz. Pierdzielone zen. Teraz 3D mnie zawiodło w oczach. Myślałem, że już jestem dalej. Te plansze są beznadziejne właśnie dlatego, że Mario jest bez tego flada w tej grze mało ruchliwy, no. A fuck, zagapiłem się. I przez to zginąłem. Tu się zagapiłem. Teraz się nie zagapię, obiecuję. Dobra. Nie zagapiłem się tym razem. Od tej strony będzie łatwiej patrzeć. Przez to, że nie mają cieniowania te obiekty, to czasem ciężko jest mi określić ich pozycję w przestrzeni. Na przykład tego żółtego klocka, no. Nie rób takich skoków, Mario, błagam cię. Okej. O Boże. Mam wejść na tę gwiazdkę, czy może chmurkę, czy co? Żyćko. O, w mordę. Nie, nie mam teraz opóźnienia, nie czuję żadnego opóźnienia. Nie mam nawet na co zwalić winy, że mi nie idzie. To jest denerwujące. O, super. Co, przejdę za pierwszym razem. Teraz to, żebym zrobił. Nie umiem, jak są niecieniowane te tekstury na obiektach, to ja nie potrafię wyczuć, gdzie one są w przestrzeni. Bez nawet podstawowego shadingu czuję się, jakbym był niewidomy w niektórych miejscach tej gry.
Jak są takie ładne, normalne, cieniowane przedmioty, to jest w porządku, bo mam jakąś tam wizję tego, gdzie to jest w przestrzeni. A tak, jak coś jest po prostu jednokolorową bryłą, bez niczego, to mam z tym problem. Cudownie. Dobrze, że ta gra się chociaż lituje i daje mi darmowe życie. Bo bym... był niezadowolony. No, Dark Soulsy mnie mniej denerwowały niż ta gra. Ale to głównie przez to, że ja jej nie lubię. Główny powód. Ja po prostu nie lubię Super Mario Sunshine. Kurczaka za już. Pomogłaby. To by było pięknie, jak on by mógł chodzić, a nie tylko tak biegać ślizgające się. No to wszystkim chodzi jak po lodzie. A mam za słabe nerwy, żeby lekko wciskać analog. Rzecz. Spróbujmy chodzić. O, on tak pędzi za zakrętem, jak jest. Może tak będzie łatwiej. Who's my PogChamp? My Giga's PogChamp. Let's see.
Złodzieju! Okej. Okay. First... O mój Boże, to jeszcze nie jest koniec. Nie! Byłem przekonany, że ja tam doskoczę. O tym właśnie mówiłem, że przez to, że rzeczy są niecieniowane, to ta perspektywa dla mnie nie istnieje miejscami. Ach. To wyglądało tak, że... Ja tam powinienem wylądować niczym król. Może być bez szat król, nie ma sprawy. Ale to za żetony. O, teraz dziecko brzmi, jakby je ktoś mordował. Jakby ktoś zarzynał, jak świnie normalnie na uboju. Mój dziadek był rzeźnikiem, nie? Nie wspominam tego miło. A teraz będzie za pierwszym razem. Będzie first try, baby. Drożnie pan... Anarchon. Bez nerwów. Pieprzyć tę grę. 40. Jeszcze jedną zrobię i starczy na dzisiaj i skończymy następnym razem, dobra? Jeśli mnie nie kłamiecie i faktycznie trzeba zebrać 50. Jeszcze jedną i do domu. I mam dwie niebieskie monety, by mi się przydały. Shadow Mario on the loose. O. To powinno być proste. Te z Shadow Mario są łatwe. Super, że go nie trafiam, bo jest za blisko. Ścigam go aż za dobrze. To jeszcze jedno mogę zrobić, bo ta była szybciutka. Popsikaj po plaży trochę wodą. Coś tam na plaży mnie czeka. Na tej plaży? Coś złego się zdarzy. Tu byłem wszędzie, więc w tych tajemnych ruach, więc tu już miałem te niebieskie i setkę już tu też zdobyłem, więc
Nie wiem, czy znalazłbym coś jeszcze. Ale miałem zobaczyć, co robi ta zielona rura w sumie. Ale dalej przykład. Znaczy, co tu jeszcze jest do wyczytania? Co tu było? O ty kurde! Co? Oj! Wylądował. Godzinka i po Sunshine by było. A co wtedy będę streamował po weekendzie? Tam pewnie jest gwiazdka ukryta jeszcze jedna. Dawaj do końca, niż miał z głowy męki następny tydzień. Dobra, to gramy dalej. Ech, YOLO. YOLO. Najwyżej przejdę dzisiaj. To do tego chyba bym potrzebował, żeby zobaczyć, co tam jest. Ojo. Przez was pójdę spać o nie wiem której godzinie. Mam jeszcze mnóstwo rzeczy do zrobienia. Okej, niebieska moneta też dobrze, bo potrzebuję 10. Co jeszcze mogę sobie sprawdzić? Są jeszcze jakieś rzeczy, tu coś jest. Aha, nie mogę tam popłynąć, fajnie. To cudownie. To? To nie jest to, co chciałem. Chciałem to. O-o. Nie tak miało być. Boim. Ja nie wierzę w płacenie za przedłużanie. Kiedyś zapłaciłem za przedłużenie penisa i nie zadziałało. Więc przedłużanie czegokolwiek. O nie. Co może pójść nie tak? O Boże. Grańsko, papa, san baba, dzięki za donata. Ej, w sumie poszło w miarę okej. A. To było prostsze niż myślałem. Guess I'll die. No okej, to tu mam jeszcze coś do zrobienia? The Red Coins of the Lake. No dobrze. O, Yoshi. Fajnie, że sobie przeskipowałem ten i nie wiem, co mam zrobić. To przydatne.
Nie, ja widzę tam jednego coina. Leciałem przez liście, super. Co robią osy? Jak się je wpływa? Okej. Okay. Zamiera jakoś wrócić łatwo? Mi się wspiąć po prostu na to drzewo w sumie? Mogę, dobra. Aha, ale nie na samą górę. Ja pierniczę. Jedna. Jest druga. No, jakie techniki speedrunnerskie. Jest trzecia. Ach! Chciałem odskoczyć, ale Mario uznał, że jednak nie. Akurat odbicia są bardzo fajne w Mario. Zastanawiam się, jakie techniki tutaj użyto, bo to na pewno nie jest screen space. Nie są screen space reflections, to na 100%. Jak ja tam skoczyłem wcześniej? A, już wiemy. Tak. I wygląda za ładnie na zwykłe cube mapy. Chociaż kto ich tam wie. Ale no, jak na epokę GameCube'a, to naprawdę odbicie są śliczne. A to nie, wiecie, to nie robi różnicy, że wersja GameCube'owa miała to odbicia... Ta pieprzona chmurka! Że wersja GameCube'owa miała to odbicia bardziej rozmyte, bo na Switchu to też robi wrażenie, że te odbicia są takie ładne. Ale gdzie jest reszta monetek? To jest moje pytanie dnia. Dobra, nie ma szans na to, żebym to przeczytał teraz, prof. Sorry. Gdzie jest reszta czerwonych monet? Tam są, okej. A to jest... Overnose. Yeah.
Tą na dole to ja sobie wezmę przy okazji, ale tu dałoby się pewnie od góry, tak? Okej, ale te monety są wysoko tutaj zawieszone. Aha. Tak myślałem, że tak to się skończy. Dobra, nie będę się męczył z tą planszą, bo to wygląda na coś, co będę musiał... Po prostu zrobię jakieś inne, bo mam już niewiele ich do zrobienia. Mam 6 na dobrą sprawę do zdobycia, bo jedną zdobędę, jeżeli znajdę przynajmniej jedną monetę. Co to jest? To kopuła. Kapuła. Ta mała kapułka tam jest. I do czego ona służy? Zróbmy Secret of Rico Tower po prostu. Jakieś strzałki? Nie wiem, gdzie jest ten Rico Tower w ogóle. Tam, okej. Okay. Nie wiem, czy iść tędy, czy... W sumie to też jest dobra plansza, żeby zrobić 100 monetek w miarę łatwo. Dzięki tym tunelom. What is this? A, wiem gdzie to. Darmowy niebieski pieniądz. A! Nie zdążyłem, się rozbiłem oczywiście, jak frajer. A tam zdążę wrócić łatwo. I będzie następna gwiazdka. Co? Już zniknęła! Okej. Okay. To było szybciej niż się spodziewałem. A, to jest hover nozzle po prostu. Okej, okay, jak tam wleść? Nie tak najwyraźniej. Świetnie. Jak ja mam tam wyjść? Najlepiej pewnie stamtąd. Turururururu. 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 Tu też jest niebieska. Kapuła. Jest niebieska. O ty Mario! Ech.
Co? Dlaczego? Proszę. Tam coś jest w powietrzu. Okej, ale nie mam odpowiedniej końcówki. Uff! O, w mordę, Jerze, nie, błagam, nie. Za jakie grzechy. O nie, i to znowu ta. O nie. Czemu ta gra mnie tak nienawidzi? Miyamoto. Stary pryku. O, fuck. A nie, jak ustawić kamerę tutaj. Już mi się we łbie kręci, nie wiem, gdzie jest góra, gdzie jest dół, gdzie jest cokolwiek. Masakra. Ach. No jakaś poziomica by się tutaj przydała. Najlepiej. Się żygać chcę. Aż się w oczach mieni od tego. Oh! Nie, tylko mi się kręci od tego w głowie. Okej, okay, ale może nie będzie tragedii z tą planszą. Oh. Jeszcze gram na takim wielkim telewizorze, więc mam wszystko takie olbrzymie przed oczami, aż mi się le. Bink. Honk. No. Do 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 do
Ale fakt, to, że te klocki są oteksturowane, robi dla mnie gigantyczną różnicę, bo faktycznie potrafię ocenić kąt, potrafię ocenić odległość, przez to, że nie są jednokolorowe. Moim zdaniem jest dużo łatwiej ocenić cokolwiek. Właśnie miałem do mamy zadzwonić, to może jednak dzisiaj nie skończę tego Mario, wy oszuści, którzy chcieliby, żebym skończył dziś Mario. Przejdę tylko to w takim razie, tak, bo muszę zadzwonić do mamy, macie rację. Ach, i skończę Mario na Amen następnym razem. Dobra, to teraz skupienie. A teraz skupienie, bo chcę to faktycznie zrobić. Życia tylko niepotrzebnie marnuję, spiesząc się. Tu mam problem. Mam problem z wyczuciem tego trójwymiaru. Przez ten dziwny kąt. No właśnie. Teraz się zagapiłem na czat oczywiście i wbiegłem prosto w dziurę. Cudownie, coraz lepiej. Ej, a co to było? Kochasz kuzaka? Nie. Dobra, skupionko. Nie patrzę na czat. Przykro mi. Ale życie Mario należy chronić jak Baby Yoda. O nie, o nie. Ta cycki pokazuje. Zawsze tak mówicie i nikt nigdy nie pokazuje. Coraz gorzej. Chyba jednak będzie dobre miejsce, żeby skończyć, bo najwyraźniej mam już dość. Już mi się kołuje we łbie od tego obracania. O, no nie, jeszcze Mario zły skok zrobił. Nie jestem fanem tego rozwiązania, że kombinacje klawiszowe robią specjalne skoki, bo czasem te kombinacje klawiszowe wchodzą przez przypadek z samego faktu tego, jakie ruchy wykonuje Mario w danym momencie. No i tyle na dzisiaj. Spróbuję następnym razem. Obiecałem zadzwonić do mamy, muszę zadzwonić do mamy. No. Rynek się tam.
sam zadecydował o tym, że kończymy. Więc dzięki za dzisiejszego live'a. Zobaczymy się po weekendzie, w poniedziałek na następnym Mario. I być może w weekend na RetroPC-cie, w zależności od tego, czy uda nam się go zorganizować. A na razie dzięki za dzisiaj. Miłego weekendu, bawcie się dobrze. Buziaki, czat pozdrawia mamę. Pozdrowie na pewno. Papatki.